Siedmioróg TV! Przed pałacem powitał ją sam książę, gdyż uprzedzono go, że przyjechała jakaś nieznana nikomu piękna księżniczka. Podał jej rękę, gdy wysiadała z karocy i poprowadził do pałacu, gdzie bawili się goście. Na wielkiej balowej sali zapadła cisza. Zatrzymali się tancerze, umilkła muzyka, a wszystkie oczy zwróciły się w podziwie ku pięknej nieznajomej. Zewsząd słychać było szepty. Ach, jaka ona piękna, cudna, jaka piękna, och, och. Książę wskazał nieznajomej honorowe miejsce, a potem poprosił do tańca. Tańczyła z taką gracją, że wzbudziła jeszcze większy podziw. W przerwie między jednym tańcem a drugim Kopciuszek przysiadł się na chwilę do swoich sióstr. Z niezwykłą uprzejmością poczęstowała je pomarańczami i innymi smakołykami, które dostała od księcia. Siostry bardzo były zdziwione, że nieznajoma piękność wyróżnia je spośród innych gości, bo oczywiście nie rozpoznały w tajemniczej królewnie Kopciuszka. Tymczasem książę prawie nie odstępował niezwykłego gościa i nieustannie szeptał Kopciuszkowi słodkie słówka. Na tańcach i miłych pogawędkach czas szybko mijał. Dobiegł z pałacowej wieży dźwięk zegara wybijającego za kwadrans 12. Kopciuszek grzecznie i z wielką dystynkcją pokłonił się gościom i księciu, po czym wybiegł z pałacu jak mógł najszybciej. Po powrocie natychmiast pobiegł do matki chrzestnej. Ach, matko chrzestna, dziękuję. Powiedz, czy jutro także mogłabym pojechać na bal? Prosił mnie o to sam książę. Dobrze, moje dziecko, ale pamiętaj o mojej przestrodze. Szczęśliwa dziewczyna wróciła do domu, a gdy siostry zapukały do drzwi, otworzył im zaspany Kopciuszek w starej domowej sukience. Jak długo was nie było? Gdybyś była na balu, nie wydawałoby ci się tak długo. Przybyła tam piękna księżniczka. Najpiękniejsza, jaką kiedykolwiek widziano. Prawiła nam mnóstwo komplementów i częstowała pomarańczami i słodyczami. Jak ma na imię ta piękna księżniczka? Tego nikt nie wie. Nawet książę, który tańczył z nią cały wieczór. Oddałby wszystko, żeby dowiedzieć się, kim ona jest. Kopciuszek nie posiadał się z radości, ale oczywiście niczego nie dał po sobie poznać. Następnego dnia siostry znowu poszły na bal. Kopciuszek też tam się zjawił, wyprawiony przez matkę chrzestną, jeszcze piękniej niż poprzednio. Książę wciąż dotrzymywał tajemniczej księżniczce towarzystwa i nie przestawał jej adorować. A Kopciuszek był tak szczęśliwy, że zapomniał o przestrodze. Kiedy zegar zaczął wybijać północ, księżniczka poderwała się nagle i wybiegła z pałacu. Książę pobiegł za nią, ale nie zdołał jej dogonić. Wracał smutny, gdy nagle dostrzegł srebrny pantofelek. Uciekając w popłochu, Kopciuszek zgubił go na schodach. Chrzestna córka wróżki, a teraz znowu sierota, przybiegła do domu zdyszana, bez karocy, bez tangreta, bez lokajów, w swej nędznej sukienczynie. Pozostał jej tylko drugi srebrny pantofelek. Gdy siostry wróciły z balu, Kopciuszek zapytał. Czy dzisiaj równie dobrze bawiłyście się? Czy widziałyście piękną księżniczkę? Księżniczka była dzisiaj jeszcze piękniejsza. Ale o północy nagle wybiegła, a biegła tak szybko, że na schodach królewskiego pałacu zgubiła swój srebrny pantofelek. Do końca balu książę już nic innego nie robił, tylko wpatrywał się w ten pantofelek. Na pewno się zakochał w pięknej nieznajomej. Kilka dni później ogłoszono, że...
Książę poślubi tylko tę pannę! Książę poślubi! Na której nóżkę będzie w sam raz pasował srebrny pantofelek! Przymierzano więc pantofelek okolicznym księżniczkom, hrabiankom i damom dworu. Na próżno. W końcu przyniesiono go do domu dwóch sióstr. Panny robiły wszystko, co możliwe, aby wcisnąć stopę w zgrabny bucik, ale był za mały i nic się nie dało z tym zrobić. Czy mogłabym także przymierzyć pantofelek? No, może będzie dobry dla mnie. To dopiero pomysł. Chyba zupełnie rozum postradałaś, ty brudasko. Mam rozkaz dopilnować, aby pantofelek przymierzyły wszystkie panny. Usiądź tutaj, dziewczyno, i przymierz ten bucik. Pantofelek wszedł na małą stopę kopciuszka bez trudu i pasował jak ulał. Siostry o mało nie pękły z zazdrości. A gdy kopciuszek wyciągnął z kieszeni fartuszka drugi, taki sam srebrny pantofelek, po prostu oniemiały ze zdumienia. W tej samej chwili zjawiła się matka chrzestna i dotknęła różdżką nędznej sukienki kopciuszka, zamieniając ją w szaty jeszcze piękniejsze niż te, w których widziano ją w pałacu. Dopiero wtedy złe siostry rozpoznały piękność z balu, padły do nóg dziewczynie i zaczęły prosić ją o wybaczenie złego traktowania i wszystkich cierpień, których od nich doznała. Wybaczam wam, siostry, z całego serca. Proszę tylko, abyście kochały mnie zawsze tak, jak i ja was kocham. Odnalezioną tak szczęśliwie pannę zaprowadzono do pałacu księcia. Gdy książę ją ujrzał, wydała mu się piękniejsza niż kiedykolwiek. Nie minęło parę dni, a było już po weselu. Piękny i dobry kopciuszek zaprosił siostry, aby zamieszkały w pałacu, a wkrótce i one wyszły za mąż za szlachetnych dworzan. Przytul misia i poduszkę, może we śnie spotkasz wróżkę, która na twą małą nóżkę pantofelek złoty da. W pantofelku tańczyć będziesz jak kopciuszek ze swym księciem. Przytul misia, sen nadejdzie, cichuteńko miś już śpi. Przy łóżeczku dobra wróżka czeka, kiedy twoja nóżka spod kołderki da paluszka. Wróżka czeka na twój sen. Pod podusią twoją właśnie snują się już senne baśnie. Zaśnij zanim wróżka zaśnie. Śpi, kochanie, śpi już.